roku 20 Świętochowski przebywał w Gorczyźnie i tak się nieszczęśliwie złożyło, że kiedy przybyła to Armia Czerwona, został zaaresztowany. Według zachowanych notatek, właściwie wspomnień, opisów, przechowywany był w piwnicy no, nawet 2 tygodnie. I kiedy wreszcie cała armia troszeczkę poczuła ducha polskiej armii i wycofywała się, no, zadawano pytanie, co zrobić z jedną z najbardziej znanych osób w okolicy. Najbezpieczniej po prostu ją zlikwidować, jako kolejne takie trofeum. Świętochowski podobno słyszał dyskusję, jaką prowadzili czerwonoarmiści. Kogo mają rozstrzelać najpierw? Czy samego jego, czy jego ulubionego psa? Bo polegałby na tym, żeby obserwować, która strona bardziej będzie przeżywała. No i biedaka wyciągnęli z tego budynku, jeszcze tego drewnianego, prowadzili w krzaki, ale nadjechał pociąg pancerny, na szczęście, pociąg pancerny polski. Wystraszyli się ci czerwonoarmiści, porzucili Świętochowskiego, dzięki czemu jeszcze mógł jak najbardziej dalej pracować, bo w okresie dwudziestolecia międzywojennego stworzył naprawdę wspaniałe dzieła, jak na przykład historię chłopów polskich.